przyrodzie. Kolor żółty występuje często jako informacja dla obserwatora: jestem trujący, lub zachęta, która mówi: zjedz mnie, a poczujesz się lepiej. Na początku wyprawy leśnych detektywów słonecznymi kwiatami przywitały ziarnopłon wiosenny i knieć błotna. Szukając dalej, napotkali ukrywające się wśród liści latolistki cytrynki. Następnie młodzi miłośnicy przyrody natrafili na żywokos bulwiasty i zielono-żółte kwiaty wilczomlecza migdałolistnego. Po pewnej chwili ukazały się im kwiaty pierwiosnka wyniosłego i lekarskiego. Ich wzrok przykuło kilka żółtych plam. Jak się okazało, były to salamandry ukrywające się przed promieniami słońca. Na zakończenie detektywi podsumowali wyprawę oraz przypomnieli, jak należy zachowywać się w lesie. Spotkaliśmy niezwykłe zwierzęta. Z dzisiejszej wędrówki znaleźliśmy pióro krogulca. Znaleźliśmy dużo żółtych kwiatów. Chodząc do lasu, zachowajcie ciszę. Późnym popołudniem, kiedy słońce powoli znikało za drzewami, ruszyli na wielkie sprzątanie, by rankiem powitać dzień bez śmieci. System ready.